Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski, czyli Mando. Jest ze mną Rafał Siciński, czyli Sik. Witam Ciebie bardzo serdecznie. Cześć. Cześć, drogi Mando, i dobry wieczór. Dzień dobry, słuchaczki i słuchacze. Niestety nie udało nam się połączyć z plaży. Próbowaliśmy. Ja to przyznam, że przeszedłem pół Władysławowa i planowałem się z tą połączyć najpierw z plaży, potem z terenu kościoła, a ostatecznie doszedłem prawie na jakiś cmentarz, bo myślałem, że idę do parku, ale znaki przed wejściem sugerowały mi co innego. No nie udało się nagrać w terenie, ale już jestem po urlopie, więc z opóźnieniem rozmawiamy dzisiaj. Będziemy rozmawiać o zamknięciu trylogii Netflixowej Ulice Strachu na podstawie R.L. Steina, na motywach książek R.L. Steina. Trzecia część filmu pod tytułem 1666. Dobra, to myślę, że dzisiaj przechodzimy od razu do mięcha bez jakichś tam wstępów. Trzecia część to są tak naprawdę dwa filmy i o tym, jak to się sprawdza, to za chwilę powiemy. Natomiast każdy z tych filmów możemy chyba rozpatrzeć też osobno, ponieważ druga część zakończyła się połączeniem szkieletu Sary Fear, czyli tej wiedźmy, która ponad 300 lat temu została powieszona na terenie dzisiejszego Shadyside, i nasza główna bohaterka z pierwszej części i bohaterka z ramy fabularnej z drugiej części, w końcówce drugiej części przeniosła się tak jakby w ciało właśnie Sary. I no, ten zwiastun na sam koniec już tam sugerował, jak ten film będzie wyglądał. No i teraz pierwsza połowa trzeciej części to jest właśnie historia, cały origin wiedźmy z Shadyside. I tak jak ten zwiastun, ta zajawka na koniec drugiej części nam sugerowała, że teraz pojawią się bohaterowie, w sensie aktorzy, których znamy, i my trochę zakładaliśmy, że to będzie na zasadzie powrotu do przyszłości, czyli ci sami aktorzy grają swoich przodków. No trochę tak jest, ale też nie do końca, bo to po prostu nasza bohaterka takich widzi. Ona sama też występuje jako Sara, chociaż co jakiś czas są przebitki prawdziwej Sary, więc to jest takie ułatwienie dla widza, żeby wiedział, kto jest czyim jakimś tam przodkiem troszeczkę, albo w ogóle, żeby po prostu dać jeszcze pograć tym samym aktorom. Powiedz mi, jak ci się ta cała geneza podobała? Czy to cię w ogóle zaskoczyło? Bo na koniec mamy trochę twist, tak, rzecz, której pewnie się nie spodziewaliśmy. Znów, tak jak w drugiej części, można było oczekiwać takiego przechodzenia po checkpointach, które znamy, a trochę jakieś tam zaskoczenie na koniec dostaliśmy. No i w ogóle, czy ta pierwsza połowa ci się podobała? Mam trochę zastrzeżeń do pierwszej połowy. Bardziej chyba ze względu na realizację i próbę, wiesz, jakby to ładnie ująć, wpisania się w ramy czasowe aktorów. To są młodzi aktorzy, którzy no niekoniecznie potrafią w akcenty. I wiesz, to trochę wyglądało tak jak przedstawienie. Młode dziewczyny, które dopiero co widzieliśmy w scenografii z 1994 roku, nagle są ubrane w jakieś suknie, znaczy suknie, takie proste sukienki, spódnice, bluzki, koszule z wieku XVII, i wiesz co, miałem problem z tym. Miałem problem trochę z tą zabawą, na które one tam idą, z tymi jagodami. To znaczy, wiesz co, to wyglądało mało przekonywująco, ale ostatecznie ja to kupuję. Bo naprawdę, jeżeli chodzi na przykład o scenografię, która tam jest, ta cała wioska pobudowana jest naprawdę super. I
to, z czego się, to się dowiedziałem w ramach jakiegoś tam małego researchu, później no to było budowane przez scenografów z zachowaniem właśnie takiej jakby spietyzmem, żeby tam nie było na przykład metalowych gwoździ, tylko były te domy budowane tak, jak powinny być budowane. Także to było ciekawe, nie? Że na przykład tylko drewniane elementy tam były użyte. Więc tutaj się na pewno postarali. Natomiast twist wywrócił mi cały film, wszystko to, co miałem w głowie, do góry nogami i uważam, że on jest najmocniejszym, naprawdę najmocniejszym elementem tej trzeciej części. Jest świetny. To naprawdę, po pierwsze, nadaje i głębi całej trylogii, takiej... No, robi z bardzo prościutkich, głupkowatych filmów dla starszej młodzieży coś głębszego, wpisuje się w jakiś dyskurs społeczny, a poza tym jest fajnie, fajnie się wpisuje w nasze czasy, w obecne nurty myślowe i jest naprawdę taki... podbijające ciśnienie, że łapie cię zdenerwowanie, wkurzenie. No mnie się to szalenie podobało. I tu uważam, że to jest najmocniejszy element. No niestety później jest trochę gorzej. No a to za chwilę. Mhm. Wiesz co, ja jeśli chodzi o tę teatralność, nie mam z tym problemu. Tak w zasadzie raczej się czegoś takiego spodziewałem już po tej zajawce z drugiej części i byłem na tak od samego początku, żeby teraz te postacie, które widzieliśmy w tamtych rolach, teraz nam zaczęły odgrywać te role z innej epoki. To było, no, wydaje mi się, dla mnie chyba od początku jasne, że to nie będzie do końca pasować, ale ja byłem na tak, wolę coś takiego niż chyba dostać nowych aktorów. Nie, bo to jednak to, że nadaje, ja wiesz, ten charakter młodzieżowy całości i tak spaja tą trylogię. To, że nie? Są aktorzy wykorzystani w pierwszej i w trzeciej części, w drugiej i w trzeciej części, to uważam, że to jest super. Tak jak rozmówiliśmy w zeszłym tygodniu o tym, że to ma fajny taki, wiesz, pokoleniowy, że te rodziny tam zostały i to się tak, wiesz, kaje z kołem, nie? Że to się cały czas zatacza koło. Ale wiesz, to też nie jest tak do końca, nie? Bo to nie jest tak, że to są, przodkowie, bo na przykład Sara jest biała, nie? Jej ojciec jest biały, a grają ich czarnoskórzy, bo tak, nie? No bo ona ma tutaj brata i ona jako ta postać tak jakby wchodzi w ciało Sary widzi swojego brata jako czarnoskórego, nie? Tak, wiem. Pomimo tego, że no, możemy zakładać, że on jest biały, ten jej brat, nie? Więc pozostałe postaci to też ona je po prostu widzi takie, nie? No ale wiem, te nazwiska są te same, no, więc... No, to są te nazwiska i wiesz, no. No to ma też jakieś takie głębsze znaczenie, że wiesz, że ta historia... to zdanie na przykład, wiesz, że dopiero poznając prawdę o przeszłości, jesteśmy w stanie zmienić przyszłość, to wiesz, to się tak fajnie wpisuje, że ona widzi te odpowiedniki z tych przodków jako ludzi, których znała współcześnie albo słyszała o nich swoje powieści i to się tak, wiesz, ona łapie i widz łapie od razu, o co chodzi. Że nie musimy mieć tego takiego momentu, że musimy poznać postać i musimy skojarzyć, dobra, który to był Goody, aha, to był szeryf, no dobra, a kto to była Berman, albo kto to była Fraser, a no to Samantha jest, wiesz o co mi chodzi, nie? Tutaj widz ma... No jasne, ja to rozumiem. To była łatwość taką. To jest też dla nas bardzo duże ułatwienie. Bo przecież Dina nie była Sarą. Dina po prostu widziała wszystko jej oczami, ale wiesz, mogła dzięki temu, że widziała to wszystko, co się działo oczami Sary, a widz widział Dinę w roli Sary, no to mieliśmy tam taką łatwość zrozumienia, że my jesteśmy w tej miejscowości, w tych miejscowościach, że widzimy początek Shady Sage, że wiemy, dlaczego tam się tak zesrało. Mhm.
Nie wiem, jasne. Czy jasno to mówię. Jak najbardziej. Czy ty rozumiesz, ale nie wiem, czy słuchacze zrozumieją. Mówisz jasno. Znaczy, ja nie... To niech obejrzą, niech obejrzą. Nie wątpię w ich zdolności rozumowania, ale ja mogę mówić, bo jestem naprawdę dzisiaj strasznie zmęczony i mogę się troszeczkę jąkać, mogę się troszeczkę powtarzać, za to też przepraszam z tego miejsca. Spoko. Ja też jestem zmęczony. Jeszcze się nie wykąpałem po powrocie, a już drugi podcast nagrywam. Dobra, jedźmy dalej. Wiesz co, wykonanie miasteczka bardzo fajne, tej całej wioski jest super. To, co powiedziałeś. I podobało mi się, bo trochę się obawiałem, że wiesz co, nie będziemy mieli tych morderców, którzy byli jakimś tam takim wątkiem ważnym dla wcześniejszych filmów, tych powracających morderców, no bo tutaj mamy dopiero początek. Mhm. Zakładałem, że w ogóle nie będzie mordercy przez te całe pół filmu, no bo przecież no w jakiś sposób, nie? Sara żyje, Sara jeszcze nie została powieszona, więc skąd ci mordercy? Na szczęście tutaj też mnie trochę zaskoczyli, bo jeden morderca pojawił się i ta scena w kościele jest mocna. Ona jest z dziećmi i jest fajna. Ona robi wrażenie mocne. I, no i to już było też jakiś tam plus, że już mamy tajemnicę, że kurczę, pojawił się morderca. Skąd, nie? Czemu to się nagle tak dzieje? I to się wyjaśnia oczywiście. Nie będziemy tutaj zdradzać. Chociaż ja ci powiem, że zgadzam się z tobą, że to jest zaskakujące. Chociaż to jest zaskakujące patrząc na całą trylogię. Bo oglądając film 1666 to może jakoś nie zaskakuje, bo my od początku wiemy, że to jest pozytywna postać Sara. I raczej, no, raczej czekałem, aż wyjaśnią mi... I o co chodzi, nie? Mhm. Czemu, kurde, przez następne 300 lat ona jest tą złą? A gdy tutaj dochodzi do takiego dialogu pewnego i jej z pewnym bohaterem, to już w ogóle od razu wiemy, że ja przynajmniej już w tym momencie wiedziałem, że tutaj nastąpi twist, bo tam zresztą pada to pytanie, on ją pyta, kto o tym jeszcze wie? Nikt, tylko ja. No już w tym momencie wiesz, że wydała się nie tej osobie, co trzeba. Natomiast... ja mam z tym jeden drobny problem, bo jednej rzeczy nie rozumiem, bo do tej pory to było coś, co ja w sumie po każdym filmie przywoływałem. Do tej pory nam się mówiło, że gdy krew spadnie na kości Sary Fir, to powstają mordercy i od tej pory tropią tę ofiarę. Ja nie rozumiem za bardzo dlaczego. I to mi nie wyjaśnia ten film tego. I do tej pory to była taka zmyłka, że krew spadająca na kości wiedźmy sprawia, że ci wszyscy mordercy wcześniej przez nią powołani teraz biorą na celownik tę jedną osobę i węszą ją i tropią, aż jej nie uśmiercą. No i nie wiem dlaczego. Ten twist mi to wyłożył, bo to nie ma sensu, patrząc na to, jak ta historia została dalej rozpisana. To znaczy... No nie ma to sensu. Nie ma to żadnego sensu, bo ci mordercy są powoływani przez kogoś innego, dokładnie. Nie przez Sarę Fir, więc oni nie mogą. No, nie wiadomo czemu, nie? Druga rzecz, w sumie nie wiadomo czemu trzeba połączyć kości, żeby dowiedzieć się prawdy, chociaż Sara przecież mówi, że ta prawda przeżyje, prawda, ja zginę, ale prawda będzie zawsze ciążyć i w końcu wyjdzie na jaw. I w sumie to też jest takie głupie, że trzeba wziąć dłoń i dołączyć do reszty kości, żeby dopiero poznać prawdę. To takie trochę bez sensu, ta klątwa, którą ona rzuca w momencie swojej śmierci, nie? No to są takie głupotki, nie? To nie jest coś, co mi jakoś bardzo wykłada tę trylogię, ale to są takie głupotki, które wcześniej miały być jakąś tajemnicą, a ostatecznie to jest trochę bez sensu. No, to tak tym się chciałem tylko podzielić. Nie wiem, czy chcesz tu coś skomentować. Wiesz... mamy tutaj tak naprawdę bardzo jakieś tam sprzedanie duszy diabłu i powiedzmy tak w cudzysłowie określąc i powołanie mordercy, wiesz, z jakąś może intencją też, to nie jest tak do końca, że ktoś, nie będę tutaj zdradzał tego twistu, no ale zresztą to ciężko mówić o tym filmie, bo już tak lekki mamy jeden spoiler, gdzie powiedziałeś, że to nie Sara Fir jest odpowiedzialna za te wszystkich morderców, więc umówmy się, drodzy słuchacze, że do pewnego momentu będziemy mówili ogólnikami,
a w pewnym momencie damy znać, że jednak będziemy zdradzali tożsamość ważnej osoby dla fabuły i wtedy będzie powiedziane, że jest spoiler. No i kto będzie chciał, będzie schował dalej. Więc nie wiemy, jakie ma intencje ta osoba, która wpisuje na tej skale imię osoby, która ma opanować jakieś tam zło i która ma zacząć mordować. Może tu, wiesz, to jest tak, że jak musisz sobie takie rzeczy dopowiadać, to nie jest dobrze, ale z drugiej strony ten film nie miał trochę za zadanie skupić się na takich szczegółach technicznych, tylko on miał powiedzieć jakąś tam większą historię, historię właśnie miasteczka, historię tych dzieciaków i to robi. A to, że mamy jakąś dziurę fabularną, że ty nie wiesz, dlaczego te kości cię dotknęło i nagle ten potwór cię ściga i dlaczego ta krew, która gdzieś tam jesteś umazany, tej na przykład osoby, którą ściga, to nagle jest jakimś wabikiem. No, to jest wytrych fabularny, no. No co mam powiedzieć? Nie umiem No tego to jest obronić. oszustwo, to jest takie oszukiwanie nas wcześniej, bo kości to jeszcze jestem w stanie zaakceptować. To jest ten fakt, który nam się mówi, że musi tak być i okej, okay, ale ta krew to jest taki trochę wytrych, to jest Może takie z... oszukiwanie nas wcześniej, żebyśmy my konkretnie mieli pewne wyobrażenie, co tutaj się dzieje, a potem nas zaskakują i już o tym mamy nie myśleć. Intencje tego pierwszego człowieka, który wypisuje nazwiska, my znamy. No, on chce żyć w Tak, dobrobycie i kosztem innych tak. I jeszcze tylko i ci jedną tyle, rzecz nie? powiem, że może właśnie ci mordercy ścigają ludzi, którzy dotknęli kości, bo oni wiedzą, ci źli, A, no też racja, że no, Sara, że się to wszystko wyda, więc to jest takie zabezpieczenie, że jeżeli próbujesz, wiesz, poznać prawdę, to cię zaczynają mordercy ścigać. No patrz, no to biorę to. Takie wyjaśnienie, nie głupie. Co prawda nie wiadomo czemu akurat krew, ale wystarczyłoby samo dotknięcie, no ale spoko. Zresztą w sumie to tak działają te kości, że krwawisz przy nich po No, prostu. leci z Dobra, nosa spoko, najpierw. to kupuję. Nie ma sensu. No, nie ma sensu tutaj dalej się nad tym rozdrabniać. Okej. I w połowie dostajemy coś zaskakującego, bo nagle przechodzimy do dalszego ciągu wydarzeń, tych aktualnych, teraźniejszych. Co prawda to może zaskakujące nie było, bo wiadomo było, że one muszą się dokończyć, no ale w tym trzecim filmie nie jest tak jak w drugim, gdzie te wydarzenia stanowiły ramę, tylko dokładnie w połowie filmu pojawia się plansza, Ulica Strachu, 1994, część druga. Czyli druga część filmu pierwszego, druga części pierwszej w części Tak. trzeciej całej trylogii, nie? Coś takiego dostajemy. I już cała ta druga połowa tego znów bardzo długiego filmu, bo to jest znów godzina 50, to jest dalsza część tych wydarzeń z teraz, z bohaterami, którzy przeżyli jedynkę, z bohaterką, którą poznali w dwójce, i oni chcą zakończyć klątwę, ponieważ są bogatsi o pewną wiedzę, którą właśnie nabyli w pierwszej połowie tego filmu. I dochodzi do konfrontacji z prawdziwym, odpowiedzialnym, złym za to wszystko. I z mordercami wcześniejszymi. Co prawda tych morderców pieruńsko mało znowu. Trzecia część nam pokazuje, tak jak pierwsza pokazywała jedną taką tablicę kamienną, druga pokazywała trzy tablice, tak w trzeciej w ogóle widzieliśmy całą jaskinię w tych tablicach. I dowiedzieliśmy się, że to tak średnio co kilka lat trzeba powołać mordercę, czyli przez 300 lat tych morderców narobiło się mnóstwo, a w zasadzie na koniec dostajemy znów tych kilku, których mieliśmy wcześniej, czyli Czacha, morderca z obozu, śpiewająca morderczyni z brzytwą, mleczarz i dzieciak z baseballem, który znów jest tylko na chwilę, no i jeszcze jakiś tam jeden inny w tej masce, nie pamiętam kto to był, czyli tak naprawdę jednego mordercę więcej dostajemy. Takiej skórzanej, on był chyba jakoś z XIX wieku, tak mi się wydaje, z tych retrospekcji, ale tak, masz rację. No, z drugiej strony, wiesz, zostawmy sobie coś na później, ale na tym później, nie? Ale wiesz, dobra, było tych nazwisk bardzo dużo, ale ja niekoniecznie. Też uważam, że wiesz, gdyby tam wrzucili ich 10, to byłoby to spoko.
Wiem. Stworzyli jakieś sobie ikony dla tej trylogii. Ikony, może to mocne słowo, ale w sensie, że rozpoznawalnych morderców, mhm. nierozpoznawalne stroje. I wiem, i bawią się tylko tymi kilkoma. Rozumiem to, nie? Że nie wrzucają co film pięciu następnych, tylko mają te kilka charakterystycznych postaci, którymi się bawią. Jasne. Jak ci się podobała ta druga część? Bo tutaj zasygnalizowałeś, że to już nie do końca tak fajnie. Nie podobała mi się sposób rozwiązania problemu morderców. Tutaj mamy taki trochę, nie wiem, coś co pachnie mi, kurczę, Kevinem samym w domu. Jakieś pułapki, jakieś pistolety z krwią, które mają wabić z morderców. Jakieś całe to centrum handlowe wymalowane farbami fluorescencyjnymi. Wiesz, to jest takie strasznie filmowe. To jest takie, wiesz, wielki finał, nie? Bo normalnie to by, znając, wiesz, kto jest mordercą, to zrobiłbyś coś, że nie wiem, spreparował w jakimś mrocznym zaułku coś i go tam gdzieś, nie wiem, no, zadźgał, zastrzelił, zrzucił mu cegłę na głowę, coś w tym rodzaju, nie? A tutaj mamy taki finał, gdzie pojawiają się bohaterowie z pierwszej, z drugiej części, mają wspólny plan i zaczynają go realizować i właśnie, wiesz, wyciągają z bagażników różne rzeczy, wyciągają jakieś, otwierają te sklepy, zamykają, no to jest strasznie, ale to tak strasznie filmowe i nie jestem zadowolony, że ten finał tak wygląda, nie inaczej, że fajnie, że wykorzystano centrum handlowe, że tam, gdzie zaczyna się akcja, tam się kończy i no, tam też mamy to drzewo, które jest super rekwizytem, ale no nie umiem powiedzieć, że to jest spoko, bo nawet jak to jest konwencja trochę bardziej młodzieżowego slashera, jakiegoś slashera bardziej meta, tak? Mówimy o tym tej części z 92 roku, którą mamy kontynuację, to sorry, ale ja 94. Mhm. To ja tego nie kupuję. Sorry, no nie umiem tego obronić, mi się to nie podobało. O wiele fajniej była ta jedna pułapka gdzieś tam w pierwszej części zastawiona, żeby zwabić ich do tych trzech morderców do toalety. Tutaj, no wiesz co, kręciłem głową, wiesz, uciekałem oczami, miałem takie lekkie uczucie zażenowania, no, coś, co naprawdę fajnie wypracowali w połowie filmu, gdzie zaczęły mi się jakieś myśli kotłować, to spierdzielili finałem koncertowo trochę dla mnie. Tym finałem, bo to jeszcze jest taki drugi finał trochę później. Mhm. Rozumiem. Chyba aż takiego problemu nie mam z tym, ale też nie jestem jakoś tam zachwycony tą końcówką. I zgadzam się całkowicie. Ona jest bardzo krzykliwa, trochę humoru wprowadzono, bo pojawia się ta postać tego czarnoskórego kumpla, czy wujka, czy nie wiem kto to jest. Jakiegoś tam człowieka, który na bakier jest sprawem, ale jest takim trochę żartownisiem i takim trochę głupolem. Dużo tych kolorów, właśnie dużo tych planów a la Kevin sam w domu. Co prawda, gdy główny plan okazuje się, że chcą znów wykorzystać motyw Kerry, to dla mnie spoko. Ja tam się uśmiechnąłem i okej, rozumiem to, ale na przykład jak potem te zombiaki na siebie, tych morderców na siebie nasyłają, gdzie wiedzą, że oni i tak nie są w stanie się pozabijać, chociaż to było bardziej kupowanie czasu, więc to też okej. No ale dobra, to jest właśnie takie, ta cała druga połowa jest, ja się zgadzam, jest zrobiona w taki sposób. Taki krzykliwy, z mnóstwem pułapek, właśnie taki bardzo filmowy, bardzo przekombinowany, bardzo mocno coś, czego w rzeczywistości byśmy nie zrobili, właśnie taka zabawa. Dla mnie okej, ale też nie jestem tym zachwycony. Nie powiem, że to mi wyłożyło, bo spoko, ja wiesz, mimo wszystko podobało mi się to zamknięcie. Tutaj jest dużo, gdzieś tam się pojawiają w migawkach bohaterowie z tego czasu, z tamtego. Czułem jakiś taki plan na domknięcie trylogii. No,
zgadzam się, że można to było zrobić inaczej, pewnie lepiej. I, no, i, no i mówię, nie jestem tą końcówką aż tak zachwycony. Do tego nie wiem, co sądzić o tym jako filmie, bo tak jak druga część była mogła być samodzielnym filmem. Mhm. Co prawda, no jednak była dość mocną kontynuacją, ale wiesz, można było to oceniać jako samodzielny film. Tak, trzecia to jest taki dosyć dziwny twór, bo to już nie jest samodzielny film. I to nawet ciężko powiedzieć, że wiesz, że sequel to jest część serialu tak jakby. To jest finał serialu. Tego filmu już się nie da oceniać jako samodzielny twór. To jest coś złożone po pierwsze z dwóch kompletnie różnych części. Po drugie, no jako osobny film nie można tego już na to w taki sposób patrzeć, nie? Także w sumie ta Ulica Strachu to jest po prostu serial, a nie trzy filmy, nie trylogia. To jest jak miniserial, nie? Tak. Okej. Można byłoby bezpiecznie obejrzeć część pierwszą i trzecią i dać radę zrozumieć wszystko. Zgadzasz się ze mną? Tak, można by, ale chodzi mi o to, że pierwsza była samodzielnym filmem. Dwójka, nie? Też. No, dwójka już tak trochę gorzej, ale jednak. A trzeci już absolutnie nie, nie? Zgadzam się. No, to już nie jest, nie wiem, Piątek 13, 3, czy Koszmar z ulicy Wiązów 3, ale z drugiej strony no, to jest zaplanowane, nie? To jest zaplanowany event. No, ale no, dobra, nie wiem, teraz ja z kolei nie wiem, czy się dobrze się wysławiasz, tak. Jest autonomicznym rzeczą, trzeba, żeby obejrzeć trójkę, to się może nam obejrzeć, ale nie zrozumie się końcówki, więc trójka jest po prostu takim spoiwem, tak, dla całości i trochę ma problem bycia samodzielnym filmem, część 1666 jest bardzo krótka, zasadniczo to trochę ponad godzinę tylko chyba. Może nawet nie. Także to jest pół filmu tylko. A resztę mamy już współcześnie dla bohaterów, czyli 94 rok. Mhm. Ale wiesz, już nawet nie chodzi mi, znaczy z jednej strony chodzi mi o to, że to nie jest autonomiczny twór, ale z drugiej to nawet nie jest, wiesz, struktura filmu, nie? Bo tu nie ma początku jakiegoś rozwinięcia i zakończenia, tylko to jest właśnie, tak jak mówisz, godzina jednego filmu i druga godzina drugiego filmu, który jest kontynuacją pierwszego filmu, nie? To jest taki już naprawdę twór, taki zlepek Frankenstein przedziwaczny. Ale no dobra, nie ma sensu nad tym się tutaj rozdrabniać, no bo to wiadomo, no to jest zamknięcie trylogii. Okej. Czyli całościowo jesteś rozczarowany? I tak nie. To znaczy film mi się nie podobał, ale trylogią nie jestem rozczarowany. Jako sama historia bardzo fajnie wybrzmiewa, tylko tym wykonaniem, no tak wiesz, to jest no właśnie to jest problem tej trzeciej części, który wiąże się trochę z tym, że to nie jest autonomiczna rzecz, że jako ocena jakaś taka osobna jest wiesz, krzywdząca by była dla całej trylogii, bo ten film nie jest jakoś wybitnie dobry, natomiast zamyka trylogię i zamyka wątki, to nie jest film nakręcony po latach, czy coś w tym rodzaju, tylko to jest całość, tak jak powiedziałeś, projekt zaplanowany w ten sposób, no i on kończy trylogię, wymowę ma świetną, więc no to jest właśnie to, ciężko mi ocenić trzecią część bez oceny trylogii, więc jako film to tak średnio, miałem problemy już z skupieniem uwagi, trochę się nudziłem, trochę byłem zażenowany, a ta druga część mi zepsuła pierwszą połowę i twist w połowie, natomiast tak jak powiedziałem, powtórzę się, jako trylogia bardzo fajnie to wypada. No ja mam podobne zdanie. Ciężko mi powiedzieć, czy na przykład trzecia, ciężko mi porównać trzecią z pierwszą. No druga odstaje bardzo mocno na plus, bo druga sama w sobie jest fantastycznym slasherem. W ogóle z ciekawostek, to jest film kręcony w tej samej lokacji, co Piątek 13. Któryś. Kurczę, i teraz nie pamiętam, która część. Chyba piąta albo szósta. No, któryś późniejszy. Nie? No, ale to jest widoczne, jak się porówna te filmy. No, dwójka naprawdę odstawała na plus. I dwójka jakby wykroić ten środek i obkroić sobie te boki, które kleiły ją z całą trylogią, to jest fantastyczny film. Taka ciekawostka tutaj. Druga część była kręcona jako ostatnia.
plan zdjęciowy trwał 100 kilka dni, chyba 104 dni zdjęciowe, i w pierwszej kolejności kręcono część pierwszą i ten segment dziejący się w 1994 roku. Później pojechali na plan i kręcili 1666 i dopiero na sam koniec 78. Także tak to wyglądało. No i na ekipa przede wszystkim, prawda? Także tam jest, więc zupełnie inni aktorzy. Mhm. Także ja w zasadzie mam podobne zdanie jak ty. Jako całość, jako trylogia jest fajne. Fajnie się tym bawili. Nawet jeśli coś wypadało gorzej, coś lepiej, no to mieliśmy ten szkolny slasher, mieliśmy ten slasher obozowy, mieliśmy ten film o Wiedźmie z innej epoki. Ja może nie jestem fanem tego typu filmów. W sensie nie to, żebym ich nie lubił, co po prostu nie znam zbyt wielu. Ale podobało mi się to. Podobało mi się. Lubię oglądać, wiesz, znaczy lubię, to bardzo dziwnie na mnie działa, bardzo niepokojące mam odczucia, tak jak tutaj mieliśmy tę scenę, wiesz, gdzie ludzie krzyczeli i wydali osąd i ktoś tam powiedział, że widział ją gdzieś tu, zaraz ktoś inny, że widział ją na czarnym ośle, na czerwonym ośle, jak jechała, nie? To była taka scena, która tak mocno na mnie tego typu sceny działają. Jak to, wiesz, wyglądało dawniej, nie? Zresztą nie tylko dawniej. Dobra, nieważne. Jako całość, jako trylogia bawiłem się bardzo dobrze i to był fajny projekt, fajnie, że coś takiego zaserwowali, przyjemnie się to śledziło tydzień po tygodniu w lipcu. I tak, dostajemy w sumie scenę po napisach malutką, która nic nie zmienia, nie wiem czy ją widziałeś. Jak nie widziałeś, to tam pojawia się ręka jakiejś postaci, która zgarnia tę księgę, bo ona nie została zniszczona. No. Nic istotnego, ale coś takiego, że sugeruje, że może gdzieś tam ta księga dalej będzie, ktoś, nie wiem, będzie kontynuował dzieło złego z tej trylogii. I ja ci powiem, że ja z przyjemnością łyknąłbym kolejne projekty z tego worka. Jak rozmawialiśmy sobie kiedyś o W lesie dziś nie zaśnie nikt, i wiemy, że druga część tego filmu powstaje, to wtedy tak sobie gdybaliśmy, że może powstanie w końcu jakiś polski tasiemiec horrorowy, bo nigdy nie mieliśmy czegoś takiego, że może Netflix w to wejdzie i zrobi z tego jakieś takie swoje horrorowe mikrouniwersum. To pewnie nie wyjdzie, ale teraz patrząc na Ulicę Strachu, ja jestem za tym, żeby coś takiego powstało, żeby się zaczęli w to bawić. Nie wiem, co na to reżyserka, bo rozmawialiśmy przed nagraniem i mi migała masa nagłówków, ale nie wchodziłem w żaden z tych artykułów i nie czytałem ich. Masa nagłówków, gdzie reżyserka twierdziła, tak nagłówek mi sugerował, że ona chce zrobić uniwersum w stylu Marvela, Netflixowe uniwersum Ulicy Strachu. Ja już mówiłem o tym w poprzednim podcaście, teraz mówię to jeszcze raz, jestem jak najbardziej za. Chciałbym takie filmy i pojedyncze, jakieś standalone'y, i jakieś właśnie eventy, które łączyłyby wydarzenia z niektórych filmów. Kurczę, to jest fajna rzecz. Naprawdę można się tym bawić i zrobić takie fajne właśnie horrorki, które do mnie trafiają. Wiesz co, jestem po przesłuchaniu podcastu Postmortem. Jerry nam powiedział, że Garris zaprosił Lee Janiak, bo to się okazuje, że to Amerykanie czytają jako nie Janiak, ale Janiak. Zaprosił ją do rozmowy. To jest podcast z wczoraj, czyli z 21 lipca. I powiem ci, że przysłuchałem do końca. Było oczywiście pytanie Garrisa, co dalej. I Lee powiedziała, że no w tej chwili jest jakiś projekt dla HBO, jest to rzecz mroczna, ale nie gatunkowa, gdzie jest reżyserką 2 z 8 chyba odcinków, to jest miniserial, natomiast jeszcze nie jest w stanie powiedzieć co dalej, ma jakieś rzeczy pootwierane, ale jeszcze nic nie pisze, bo ona też jest przecież scenarzystką, dlatego że tak naprawdę dopiero 3 tygodnie temu skończyła pracę nad Fear Street, nad tą trylogią. Więc pewnie gdzieś tam powiedziała, że bardzo chętnie, no wiesz, to tak
To nie były jej jakieś, podejrzewam, że to nie były jakieś jej skonkretyzowane plany, ale raczej jakieś takie na odpowiedź, czy wróciłabyś do uniwersum? Tak, tak, wróciłabym, zrobiłabym, wiesz, kolejny film o kolejnych mordercach. Pewnie tak. Ale tutaj było pytanie, co dalej, i ona tego chyba nie powiedziała. Więc mam nadzieję, że tak. Ja bym bardzo chętnie obejrzał kolejne części. Nie muszą być to wydarzenia wakacyjne i kolejne trylogie. Mogą to być filmy raz na jakiś czas. Dwa mniejsze na przykład i znowu coś większego. Ale chciałbym, żeby to były filmy, niekoniecznie seria. Wolałbym, żeby to były filmy. No. Albo właśnie taka zabawa jak tutaj, że serial złożony z filmów, albo pojedyncze rzeczy, to nie musi ona przecież robić, nie? Jasne. Nie wiem, jak tam z prawami jest, ale to nawet bym się zdziwił, jakby ona robiła więcej filmów, albo wszystkie filmy, bo to i tak jest wyjątkowe, że dostajemy 3 filmy tydzień po tygodniu i wszystkie zrobione przez jedną twórczynię. Także ja tam nawet bym nie oczekiwał, żeby ona robiła kolejne, ale ja jestem za tym. Dla mnie fajna rzecz, którą można się bawić. I... Szczególnie, że ona mówiła, że pod koniec była już bardzo zmęczona i możliwe, że dlatego też te wszystkie sceny z siekierą na obozie były tak brutalne. Po prostu już była, to był już tam 90. któryś dzień zdjęciowy i ona już była strasznie sfrustrowana tym wszystkim. Ale wiesz, no to było i preprodukcja i samokręcenie i postprodukcja, to było kilka lat pracy, tak, z tego co zrozumiałem. Ona wcześniej pitchowała ten serial, pitchowała ten pomysł chyba Fear Street jako serial do Amazonu. Tam nie ma jakoś wiele informacji na ten temat. Był pilot nakręcony, Amazon zrezygnował i to chyba nie był też tak za bardzo jej projekt autorski. Do niej wystąpili producenci. Powiedzieli, słuchaj, mamy taką rzecz jak Fear Street, a ona akurat znała te książeczki Steina i właśnie wymyśliła to, tak, że to mogłoby tak wyglądać. Może to było bardziej skomplikowane niż ja mówię. Niekoniecznie też szukałem jakichś potwierdzeń w wywiadach pisanych tego, co powtórzyła u Garisa, więc tak lakonicznie, skrótowo chyba tą historię powiedziałem, ale tak to mniej więcej wyglądało. Dobrze. Czy ty chcesz jeszcze jakieś tematy poruszyć dzisiaj? Tak, chcę poruszyć. Musimy zrobić sekcję spoilerową. Bo chciałbym tutaj porozmawiać z tobą na temat, czy ty widzisz w Ulicy Strachu, tej trylogii, coś więcej poza rozrywką. I tutaj w tym momencie chyba zaczniemy sekcję spoilerową. Będzie wyjawienie, kto jest tym złym w serialu i tych dużych twistów fabularnych również konsekwencje będziemy omawiali. Okej, chociaż ja już teraz mogę powiedzieć, że ja chyba nie widzę, więc ty zacznij mówić i przekonuj mnie, powiedz dokładnie, konkretnie. Czy ty widzisz w Ulicy Strachu, w ogóle nie, czy oglądasz jakieś filmy Jordana Peele na przykład, tak? Uciekaj albo To my? Uciekaj widziałem, tak. Czyli... To my nie oglądałem. Wiesz, mamy horror, ale w tym, powiedzmy, w tej otoczce horroru mamy próbę wypowiedzenia się reżysera, jakiegoś umieszczenia jakiegoś komentarza społecznego w horrorze, tak? I wydaje mi się, że tutaj mamy to bardzo mocno zasugerowane. I na szczęście to nie jest tylko jakiś tam mój wymysł, bo jakoś się okazało, że gdzieś tam na Twitterze w rozmowach ktoś inny też to widzi. Nawet tutaj znajomy na Twitterze to ładnie nazwał, że to jest jakiś taki wypowiedź wpisująca się w Critical Race Theory. Nie wiem, czy ty wiesz, o czym ja mówię. To jest próba... Znaczy to jest taki... Wiesz, co to jest Critical Race Theory? Chyba nie. To jest... takie podejście akademickie do, powiedzmy, próby wytłumaczenia jakiegoś takiego bardziej systemowego rasizmu w Stanach Zjednoczonych, tych wszystkich problemów społecznych. I niekoniecznie
jest to przez... oczywiście jak to, jak to jakaś teoria akademicka, niekoniecznie jest to akceptowane w Stanach Zjednoczonych, ale właśnie moim zdaniem to się akurat w jakiś tam sposób wpisuje, dlatego że tutaj nie mamy podziału tego czarni, biali, czy wiesz, niewolnictwo, mamy zupełnie coś innego, ale samo to, że bohaterka musi... Znaczy, samo to, że mamy jakieś takie getto, że to Shadyside jest po prostu miejscem jakichś w ogóle, wiesz, najgorszych momentów, przegranych ludzi, którzy są, wiesz, poniżani przez drugą miejscowość. No, sugeruje, że to jest jakieś takie przeniesienie może tego, tej sytuacji, jakiejś takiej niesprawiedliwości społecznej, która istnieje obecnie w Stanach Zjednoczonych, na grunt tego, tej fikcyjnych miasteczek. I okazuje się, że ci ludzie, którzy żyją sobie w Shadyside, nie zawinili niczym. Że to byli normalni ludzie, którzy gdzieś tam przez jednego człowieka, akurat w tym wypadku Goodiego, który sprzedał miasteczko diabłu i dzięki temu jego rodzina i mogła być prominentnymi, bogatymi ludźmi, przez pokolenia zajmowali wysokie stanowiska. Jego brat jest burmistrzem, się okazuje. On jest szeryfem, ojciec był szeryfem, więc mają piękne domy, piękne sąsiedztwa. Że to wszystko, całe szczęście, które ich spotyka, to jest zbudowane na krzywdzie ludzi, którym się wmawia, że są gorsi przez cały czas, przez 300 ponad lat oni myślą, że po prostu no tak, tak wyszło, że no, no są ci są gorsi. I to jest całkiem całkiem takie chyba oczywiste przesłanie tego filmu, że gdzieś tam to ktoś inny was sprzedał, tak? Że ktoś inny na waszej krzywdzie się bogacił i to jest jakaś taka, no ta niesprawiedliwość dziejowa, która was spotyka, wychodzi od jednego człowieka. Zgadzasz się, że ty widzisz no to? No tak, 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 no ale tak nie bardzo tutaj chyba wejdę w dyskusję. Ale no okej, zgadzam się. Że to jest takie przeniesienie, bo też mamy wątek, no nie tylko rasowy, powiedzmy tutaj nie ma tego wątku rasowego, to nie jest takie oczywiste, bo mamy takie fikcyjne dwa miasteczka, ale mamy też tą, powiedzmy, no miłość, tak, dwóch kobiet, która jest to oczywiste, że w 1666 roku została w jakiś tam sposób napiętnowana i te dziewczyny zostały w jakiś tam sposób tym ukarane. Co ciekawe, to się w ogóle dzieje ile lat przed procesami Salem. Procesy Salem to jest 1692 rok, a tutaj mamy już jakieś takie czarownice. Oczywiście Salem to nie, tam nie było prawdziwych czarownic, ale tak patrząc na historię Stanów Zjednoczonych i to tutaj Shadyside było pierwsze, jak się okazuje, z tym procesem, w cudzysłowie. No ale widzisz takie paralele między naszymi współczesnymi problemami, a tym, że gdzieś tam reżyserka może coś próbowała takiego wyrazić w tym filmie? Tak, tak, widzę, tylko no mówię, no nie bardzo widzę tutaj pole do dyskusji. Przez pierwsze filmy wydawało mi się to takie... przerysowane, nie? Fikcyjne, łopatologiczne. No, mocno przerysowane. Gdy to dostało podbudowę, to nabrało sensu większego i widzę to, co mówisz. I tak, tak jest, ale paradoksalnie nie jest to wbijane łopatą do głowy. Nie, nie. Pomimo tego, że wcześniej było wydawało się być łopatologiczne i przerysowane, tak ostatecznie to nie jest takie tak oczywiste, bardzo narysowane nam, wiesz, czarno na białym, tak, żebyście tylko na to zwrócili tutaj koniecznie uwagę, nie? Mhm. No wiem, no bo wiesz, my tutaj trochę też żartowaliśmy z Helmna i ze Świecia. Tutaj jeszcze więcej wychodzi na jaw, że nawet wiesz, ci ludzie, mieszkańcy Świecia, nie zabraliście im dostęp do rzeki, że oni nawet do tej rzeki nie mają dostępu. To jest naprawdę... No nie mają, nie. To ja nie wiem, może tam, wiesz, bo to tak trochę wygląda, wiesz, tutaj Chełmno, stolica, polska stolica zakochanych, piękna starówka, w ogóle z jakimiś granitami na rynku, piękne uliczki i nawet
ci ludzie nie mają dostępu do tej rzeki, żeby, nie wiem, prać w tej rzece, więc to tak trochę wygląda to podejrzanie. Podejrzanie, Mando. Możliwe. No. Tutaj wy sobie żyjecie jak pączki w maśle w tym hełmie. Jesteście szczęśliwi, a oni tam żyją smutnym żywotem ludzi zza rzeki. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o żart ze świecia. Udało mi się umieścić aż w 3 odcinkach to. W każdym podcaście, no. To ja powinienem to robić, ale ja już wyrosłem. No bo tutaj jest taka anegdota, że jak ja przyjechałem do Huberta na ślub, to jego szacowna małżonka nas oprowadzała po mieście i opowiadała właśnie legendy różne i tam historię tego, jak mieszkańcy świecia byli wystrzeliwani katapultami, była jedną z pierwszych, która nam powiedziała, pokazując gdzieś tam palcem na horyzont. Także tak. Dobrze, nie zagłębiajmy się już może w to publicznie. Wiesz, to jest właśnie to mi się strasznie podobało, ten twist fabularny, że tutaj były prawdziwe czary, ale tutaj nie było prawdziwej czarownicy. Znaczy, był czarnoksiężnik, ale tutaj nie było tej prawdziwej czarownicy, że tutaj po prostu dziewczyny, które się kochały, były kozłami ofiarnymi tej całej sytuacji, że po prostu gdzieś tam ktoś o złamanym serduszku, męskim ego podburzył tłum, bo widział, jak one się gdzieś tam trzymały za rękę czy całowały i zrobiono dziewczynie krzywdę jednej i drugiej. To wiesz, to było świetne. To nawet nie od tego się zaczęło, bo widział ich ostatecznie Goody, a zaczęło się od tego, że ten długowłosy został odrzucony przez jedną na tej całej imprezie nocnej i tam z tym wzwodem wyśmiany. Został trochę wyśmiany i to on w sumie rozpoczął całą tę lawinę zarzutów. Ten taki monolog na końcu, bo ten odpowiednik mordercy obozowego, on był tym głównym prowodyrem wszystkiego, ale to by ucichło, bo gdyby nie ten odrzucony długowłosy. To był, wiadomo, taki wioskowy głupek. No. I tutaj wszyscy go tak traktowali. No. Natomiast ten odrzucony właśnie gdzieś tam na tej imprezie, gdzie jego amory były odrzucone, się zemścił. I to jest takie, wiesz, cała ta trylogia nabiera zupełnie innego wymiaru, z takiej bardzo prostej rzeczy, którą krytykowałem w pierwszym podcaście, gdzie mi się drugi szalenie podobał film, ale też był prosty. Nagle dostajemy ten twist, który daje wszystkiemu naprawdę głęboką podbudowę, daje naprawdę fajne drugie dno, daje pole do interpretacji, pole do zastanowienia się, pole nad jakimś, wiesz, refleksją. Wywołuje więcej emocji niż tylko jakieś tam ciarki i odwrócenie wzroku na bardzo brutalnych scenach, ale jakąś taką refleksję wzbudza, jak wspomniałem. No, smutek, współczucie, jest naprawdę cała gama, przynajmniej mnie, w tamtym momencie, gdzie sobie te wszystkie się rzeczy w głowie poukładały, to cała gama emocji u mnie wystąpiła i no niestety mówię, no ja byłem rozczarowany drugą połową, bo zupełnie inny klimat, zupełnie inny finał, w innym tempie, piosenka Offspring, która wchodzi w finale, no to trochę mnie to wszystko wybiło i to jest trochę ten kazus tego wybijania też w pierwszej części, że tam nie mogłem też załapać tego wszystkiego, nie mogłem złapać konwencji reżyserki, no po prostu widać, że tak ona ma styl, który gdzieś tam, no niestety, w tej wersji, w tej części współczesnej mi nie podszedł, ale ogólnie oceniam tę trylogię bardzo pozytywnie i ma taki ten drugi finał, gdzie one wychodzą z tego domu w Goodiego. I jeszcze te takie kilka rzeczy, które się sprawdziły, czyli te korytarze pod... które były pod wioską, to się okazuje, że jedno wyjście jest u Goodiego, tak? Jedno jest w centrum handlowym, czyli gdzieś to było. I one wychodzą z tego domu i widzą brata Goodiego, pana P,
pana burmistrza, który dostaje strzała od samochodu. To była taka sprawiedliwość dziejowa, ona bardzo szybko była. Ale jeszcze ciekawa rzecz, bo w tym wywiadzie u Garrisa, i to już naprawdę końcówka, nie chcę tego też przedłużać, my rozmawialiśmy, dlaczego akcja jest umieszczona w 1994 roku i tak się zastanawialiśmy, czy to jest jakiś omasz dla Stranger Things. No okazuje się, że nie, że tutaj było to specjalnie, znaczy może nie jest tak bezpośrednio mówię, ale ona mówi, że cholernym problemem są telefony komórkowe i początkowo nawet akcja miała być trochę wcześniej, w 91, 2, ale jednak zdecydowała się na ten 94, bo jest taki już bardziej ten klimat, styl wykrystalizowany lat 90. No ale mówi, że problemem są te cholerne telefony komórkowe, to jest naprawdę... Czyli to, co mówiłeś. Tak, czyli to się sprawdziło, tak? To chciałem powiedzieć, że... I zresztą to jest co ciekawe, bo nie wiem, czy warto słuchać tego podcastu. Nie jest aż tak zajmujący. Garris raczej zadaje bardzo bezpieczne pytania, nie pyta się o jakieś takie ideologie reżyserki, nie wchodzi w tematy społeczne. Więc to jest taki bardziej techniczny podcast. Zadaję pytania, a ile trwał plan, jak wyglądał plan zdjęciowy, kiedy to kręciliście, jak to kręciliście. Trochę efektach specjalnych jest, robiła jakaś firma z Wielkiej Brytanii. No ale jest dosyć mocno bijące z tej rozmowy, że tam nie było takiej myśli, żeby się wzorować na Stranger Things, że to nie jest ten trop, żeby tutaj tego nie szukać, że o coś innego chodziło tutaj w tych filmach, żeby tą historię opowiedzieć i niekoniecznie piać zachwytu nad latami 90. i wzdychać do nich. Mhm. Ja ci powiem, że jeszcze nie wiem, czy to jest problem. Znaczy musiałbym jeszcze raz obejrzeć chyba pierwszą i drugą część, a tego nie zrobię, bo to nie są takie filmy, żeby je oglądać po kilka razy. Ale wiesz, no ten cały twist na koniec, odwrócenie, wyjaśnienie nam, kto za tym stoi, sprawia, że no, inaczej patrzysz na postać z pierwszej i drugiej części, nie? Bo on nagle taki zwrot robi. Gdy w tej trzeciej części przechodzimy do roku 1994, to on nagle jest złolem, nie? Który już biega z bronią, strzela, bo on już wie, że oni o nim wiedzą i musi ich zabić. Wcześniej był postacią zupełnie inną. Ja jestem ciekaw, czy to... No to na pewno jest przemyślane, bo jednak wiedzieli o tym, ale czy tutaj też nie ma takich rzeczy, że za bardzo nas chciano oszukać. Bo w sumie nie wiem, czemu on zostawia ten list, na przykład w pierwszej części, że to się znów powtarza. No po cholerę, skoro on sam za tym stoi. Chyba, że faktycznie jest cały czas zakochany w tej Ziggy. Myślę, że chodzi o Ziggy właśnie, że on się gdzieś tam się zakochał na obozie w Ziggy i no on ją tak, wiesz, osaczył, nie? On pewnie jej przynosi zakupy, w jakiś tam sposób ma z nią kontakt, jest jedyną osobą, która ma z nią kontakt. To jest chyba ten kazus ludzi, którzy wiążą kobiety, tych facetów, co wiążą kobiety, czy Annie Wilkes, która... Tylko wiesz, z drugiej strony pola. To, że ten liścik jest trochę bez sensu, bo to się dzieje średnio co, nie wiem, co 3 lata średnio, co kilka lat jest jakiś morderca. Nie, chyba aż tak nie. A nagle w tym momencie teraz... Za jego życia? No przecież przed chwilą był Czacha, a za chwilę jest... Jest Samantha, tak? W sensie, dobra, powtarza się to, że więcej morderców znów się podniosło, więc dobra, to kupuję. Ale ja przykład druga część też nie jestem. Ale jestem teraz ciekawy, bym odebrał, wiesz co? Wiedząc, że on jest złolem, bo on za tym stał, za wszystkim w drugiej części. Tak, stał. On już on wtedy poszedł i był napisał wtajemniczony. Dokładnie. I napisał nazwisko Tomasa, tak? Zapomniałem chyba nazwisko tego chłopaka. No nieważne. No ale potem on biega i te dzieciaki ściąga do autobusu. Okej, dobra. Ale no to wiesz, może, tam to, pada takie dosyć ciekawe jedno stwierdzenie. Czy to, wiesz, przyjeżdżają ci policjanci po tym ataku tej pielęgniarki, tej, która próbuje Tomasa chyba zabić. No.
jest ta rozmowa z jednym policjantem, który mówi, że wyrazy kondolencje w związku ze śmiercią twojego ojca. I ja jestem tutaj, kurczę, nie wróciłem do tego, teraz dopiero mi przypomniałeś o tym. Ja jestem ciekawy, czy to nie jest jakiś socjopata, który gdy dowiedział się, że jest taka rzecz w rodzinie, że ta rodzina jest taka, nie wiem, silna, to się może swojego tatusia pozbył, bo mu w czymś przeszkadzał. Może sam chciał mieć jakąś, wiesz, władzę już. Co ciekawe, ten w drugiej części, ten taki dupkowaty opiekun na obozie, który w jakiś tam sposób właśnie Ziggy terroryzował też, on jest jego bratem. To jest ten, który później został burmistrzem. Także niekoniecznie, bo może rodzinna tajemnica została przekazana głupszemu bratu, tylko młodszy, inteligentniejszy dostał dostęp do tej tajemnicy i właśnie stwierdził, że on chce być jako, powiedzmy, jedynym jej, nie wiem, czy powiernikiem, czy strażnikiem, i dlatego no, tata musi zginąć. Ja nie wiem, jak ta właśnie ta śmierć ojca wyglądała, czy tam jest to powiedziane, czy nie, ale tak się zastanawiam, może właśnie, może mówię, Nick Goodley, który przez pierwszą, drugą część jest robiony na good guy'a, na pozytywnego bohatera, który gdzieś tam w finale się powinien pojawić z pistoletem i uratować, nie wiem, dorosłą Ziggy, czy Dinę, czy nawet się poświęcić, to okazuje się najgorszym tutaj złolem w całym dwóch miasteczkach. No, no nie wiem, może kiedyś jeszcze, za jakiś czas sobie kiedyś może obejrzę jeszcze raz i zobaczę, jak to się będzie sprawdzać teraz z tą wiedzą. A na chwilę obecną to jest tylko takie gdybanie, bo mówię, ja już tam aż tak też tych filmów nie pamiętam szczegółowo, gdzie tam nas mogli oszukać celowo, a gdzie nie. Ale ogólnie no, jest to fajna rzecz, że teraz wywraca nam dwa wcześniejsze filmy i możemy sobie je zupełnie inaczej odczytywać. Nie? Dobra, nie ma sensu tego przeciągać. Ogólnie polecamy, bawiliśmy się dobrze. Chyba, że jeszcze coś chciałeś. Nie, myślę, że wszystko wyczerpaliśmy. Dobra, no to ja ci bardzo dziękuję za tę podróż przez te trzy filmy. Fajnie było oglądać, fajnie było komentować sobie gdzieś tam na bieżąco i fajnie było nagrywać te podcasty. Dzięki ci bardzo. Ja tobie również dziękuję. Też się podpisuję pod tym. Było bardzo fajnie. Fajne trzy tygodnie. Mhm. I czekamy, może kiedyś coś jeszcze w tym temacie usłyszymy. Natomiast za dzisiejszą audycję słuchaczom bardzo dziękujemy. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć. You finished? That's it, man. Game over, man. It's game over. The fuck are we gonna do now? What are we gonna do? It's over. Nothing is over. Nothing. You just don't turn it off.